Więc kolejny dzień i teraz idziemy na śniadanie, także sobie zjemy, a potem idziemy na parku miniatur i do świątyni. Także... A więc idziemy do świątyni Łąki i będziemy teraz w świątyni. Jesteśmy w parku miniatur, Zabytków Śląska i szczerze mówiąc to nie jest takie małe. Jest takie małe, że to nie jest. Myślę, że będzie mniejsze. Pozdrowienia na gramy. Mały gatunek. Dla kogo? Do kogo? Gaduj, gaduj. Cześć, witam was bardzo serdecznie w moim pokoju. Dzisiaj chciałem wam pokazać mój pokój dokładnie troszeczkę, no bo na początku nie pokazywałem tego dokładnie, tylko weszłem, mówiłem 2 na 10, bo nie polecam. O co tu chodzi? Mianowicie, na początku, gdy wchodziłem do pokoju, to znalazłem tutaj pełno kurzu w tej szafie i dodatkowo jakieś butelki. Nie jest posprzątane, ale dobra, pokój i tak jest dość spoko, wygląda według mnie najlepiej z całego pensjonatu. Ale mniejsze o pokoju, jest to ostatni dzień w Karpaczu, jutro wyjeżdżamy do Wrocławia. No, także to jest ostatni dzień w Karpaczu, to jest po prostu mój cały pokoik tutaj. To tyle. Teraz idziemy do galerii, później pójdziemy jeszcze na uniwarek i ewentualnie do High Stulecia, więc widzimy się później. Idziemy do panoramy Wrocławskiej. Będziemy do panoramy Wrocławskiej. Nie wiem, co tam zobaczyć, jakiego, a czy śmierć są, także... są widać. Także widzimy się w panoramie.
A właśnie z panoramy rosławskiej myślałem, że będzie coś ciekawszego, ale idziemy dalej. Ogólnie przed hamą stulecia. Może nie poznacie tego dokładnie miejsca jak na meetupie, ponieważ wygląda trochę inaczej, no ale myślę, że to poznacie na spokojnie, także... To jest hama stulecia. Pewnie znacie to miejsce z meetupów i tak dalej, tylko że z 2013 to się trochę zmieniło to miejsce. A teraz jest jakiś zjazd okulistów polskich i niestety nie możemy tam wejść, no ale... Ale myślę, że prezentuje się dość okej. Okay. Przejdziemy podczas meetupa. Jeżeli w Wrocławiu chcecie dobrze zjeść, to możecie przyjść do Saigona na uboczu gdzieś rynku i jedzenie bardzo dobre, polecam. Już po meczu ogólnie mecz był zarąbisty, był remis, także mogliśmy to wygrać ogólnie, ale spoko, ja to nie narzekam, także spokojnie. Wszyscy zadowoleni z remisu i super. Koniec wycieczki, dzisiaj już wracamy do Stargardu, widzimy się w Stargardzie, już kolejne normalne filmiki z gierek i myślę, że fajna wycieczka była. Nie jest źle, Polacy zremisowali na końcu, więc spoko. No, to tyle, trzymajcie się, do kolejnych odcinków. Zostawcie w górę, komentarzyk, subskrypcję, cześć.